Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I ja prowadzę... Ja nazywam to kursem odchudzania, ale tak właściwie bardzo mało tam jest o odchudzaniu. Mamy tam 8 spotkań i tylko 2 spotkania tak naprawdę dotyczą dietetyki, a wszystkie inne dotyczą, nie wiem, wyznaczenia swoich wartości, pewności siebie, samoakceptacji, niepodążania za oczekiwaniami innych osób i budowania zdrowych nawyków, które po prostu sprawią, że my będziemy zdrowszymi osobami. I tak, totalnie się z Tobą zgadzam, że podążanie za jakimiś rozpiskami jest już może nawet nie tyle co niemodne, ale ludzie sobie zdali sprawę, że to zupełnie nie tędy droga, bo podążanie za rozpiskami i restrykcyjnymi dietami prowadzi w, ja bym powiedziała, nie wiem, 90% przypadków, bo były takie badania prowadzone przez amerykański instytut nauk o żywności, że 90% osób po 5 latach wraca do swojej poprzedniej masy ciała po przebyciu różnych diet. 90% to jakby jaki jest sens stosowania diet i jadłospisów, jeśli większość osób i tak wróci do stanu poprzedniego, jeśli my nie dokonamy takiej zmiany w naszym życiu i jakby zmiany postrzegania siebie w tym zdrowym stylu życia, swojej tożsamości, to ja myślę, że nie ma sensu. I jakby te diety są totalnie passé. A masz taką obserwację, że ludzie przychodzą do ciebie po to, żeby schudnąć, ale wychodzą z kursu z zupełnie innym celem i mindsetem? Tak, i ja mam właśnie takie triki podejście, że trochę podchodzę te osoby, które nadal myślą o tym, żeby schudnąć i że odchudzanie jest tym jedynym celem. Ja rzeczywiście ten kurs na przykład tak nazywam, ale koniec końców w tym kursie rozmawiamy o wielu innych tematach i na takim ostatnim spotkaniu, bo to nie jest tak, że tylko ja gadam, a reszta słucha, ale po każdym z takich webinarów zostajemy na pół godziny albo na godzinę i rozmawiamy. I ja bardzo dużo ważnych rzeczy dowiaduję się od dziewczyn i właśnie dziewczyny mówią, że one przyszły tutaj schudnąć, a wychodzą z tego kursu z takim podejściem, że one już nie obchodzi ich dieta, że to nie jest już dla nich takie ważne, że im się wcześniej wydawało, że odchudzanie jest dla nich najważniejsze i że muszą to zrobić, ale nagle wychodzą z takim poczuciem wolności, że one już nic nie muszą, że one nie muszą być najlepszą wersją siebie. I to jest coś, co właśnie kilka dni temu miałyśmy ostatnie spotkanie. Coś, co mnie bardzo w sumie zasmuciło, bo pojawił się temat właśnie popularnych trenerek fitnessowych, które namawiają cię, żeby robić trening codziennie, dają ci restrykcyjny plan żywieniowy i mówią ci o tym, że twoje ciało to jest maszyna, potrafi więcej, nieważne czy ty masz na to zasoby, czy nie, czy ty masz na to siłę, to ty masz zrobić ten trening, który cię po prostu zajedzie. Więc jakby ktoś, kto podąża za takimi trenerkami, ma wrażenie, że jakby ciało nie jest istotne, że ono ma wykonać swoje zadanie, ma zrobić ten trening, który spala jak najwięcej kalorii. I właśnie jedna z moich kursantek powiedziała, że ona nie dawała sobie na przykład pozwolenia na zrobienie jogi, bo joga była niewystarczająco, nie dawała ci zbyt dużej ilości spalonych kalorii. I jakby dziewczyny rozpatrywały to w takich kwestiach. Myślę sobie, co poszło nie tak, że ktoś, kto chce dbać o siebie i chce schudnąć, traktuje swoje ciało jak coś, co ma wykonać jakieś zadanie, a nie myśli o tym, że ciało też potrzebuje się wyspać, potrzebuje odpoczynku i może raz na jakiś czas w sumie warto zrobić tę jogę, która, nie wiem, też połączy cię trochę z twoim ciałem, zauważysz swój oddech, będziesz bardziej uważna i nie wiem, rozciągniesz te mięśnie, które jakby dostają mocno podczas tych morderczych treningów. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco.
po więcej treści, zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.